Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej w Deliver Us the Moon. I lądujemy na Księżycu właśnie. A właściwie to chyba jeszcze dopiero na stacji, z tego co widzę. Gdzie my jesteśmy? Czemuż nic nie działa? Wszystko zepsute. Zadokuj przy stacji. O, proszę bardzo, dopiero dokowanie nas czeka. Dobra, interakcja. O. Ruch w dół, w górę. Dobra. Trafimy. Chyba tak trzeba, nie? Prosto na ten. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Trafimy. Chyba jesteśmy na najlepszej drodze, żeby celować. Dobra. Mamy to. Mamy to. Ale eleganckie, kurde, parkowanie. Kto by się spodziewał, że potrafię latać takim kolosem. Cyk. Dobra, wychodzimy na stację. Badać dalej, co się stało w ogóle z tym doktorem Johanssonem, chyba, tak? Turlaj się, o Jezus, turlaj? Aha, dobra, ja tu muszę skręcać. Co to mamy? NTP wyłączone, poziom zasilania bardzo niski, poziom podtrzymywania życia aktywny. Tutaj proszę, jaka pocztówka ładną dostaliśmy, wierzymy w ciebie. Cały zespół. Korpo. Ojejku, ojejku. Zaraz będę żygać. Co my tu mamy? Śpiwór. Stacja kosmiczna Pearsona. 5 lat po awarii. Sprawdźcie połączenie sieci z MTP. Wejdź, dobra. Śluza. A tu bym mógł na przykład? Tu gdzieś? Chyba nie. Dobra. Tu nie. Jakiś śpiwór. Cyk. Cyk. Dobra. O. Czekajcie. Może kończy się... Jak się kończy tlen? Co? Uruchom system podtrzymywania życia. Poziom centralny węzeł. Ale gdzie jest to podtrzymywanie życia? Gdzie to jest? Tutaj? Halo? Czy mam tutaj? Gdzie? Gdzie jest system podtrzymywania życia? Halo? Tutaj? Co to? O, chwyć. Nie. Ja tym nie umiem celować. Cyk. Dobra, mamy to. Czy my musimy to ładować tam gdzieś? Bo tu było takie o dziura, nie? Zastanawiam się, czy to właśnie... Cyk. Dobra. O, jest tlen. Okej. Co dalej? System podtrzymywania życia. O, dobra, czyli musimy tutaj coś powkładać, tylko gdzie my to możemy znaleźć? Tu? Czy to jest to?
A nie, dobra, to jest do... Tu, może to? Nie, tu mamy sobie takie pojedyncze... Do... Jakby zgarnięcia tych tlenów, nie? Mogę sobie uzupełnić. O Jezus Maria, dobra. Ale gdzie ja znajdę w takim razie takie jakieś butle, które bym mógł tutaj powsadzać? Musimy chyba gdzieś znaleźć. Dobra, spróbujmy w takim razie tutaj gdzieś podlecieć. O, chyba widzę pierwsze. Cyk. Chwyć. Dobra. Najważniejsze, żeby tlen tutaj dostarczyć. Pearson. Okej. Dobra. To jeszcze drugie muszę znaleźć. Tu chyba już nie było więcej. Magazyn. Niestety nie widzę tutaj tego więcej. Kończy się tlen. O, lipka. A, czekajcie, tutaj coś było, tu Pearson. Centralny węzeł. Jestem tutaj, tak? A gdzieś w dół, tutaj, po ten? Mogę polecieć? Nie. Tu jeszcze też widzę miejsce na jakąś baterię. Dobra, może tak. Weźmy sobie... Tu do magazynu wejdźmy. Jeszcze sobie siorbnijmy powietrze. Tu raz, dwa, trzy i może cztery. O, co to? Może tak, może ja bym pierw sobie znalazł... Szafki można otwierać, dobra. To jest dobra podpowiedź. Tylko wtedy bym musiał znaleźć jakieś aktywne szafki do otworzenia. A nie patrzyłem, czy po tamtej stronie czasem nie było jakichś... Jeszcze do otworzenia. Tam są jeszcze jakieś, dobra, bo może właśnie tutaj jest ten tlen. Cyk. O. A nie, tu jest do siorbnięcia tlen. No nie, nie mówcie mi, że... Dobra. O, mogę też latarkę sobie przecież włączyć. Ale to niepotrzebna mi na razie ta latarka. Dobra, ja chyba muszę się wrócić tutaj. Tak? Nie, w dół. Czy ja znajdę tutaj coś? Nie za bardzo. Green space. Ja nie chcę green space'ów, tylko ja chcę żyć, panie. Profesorze. A nie, tutaj nie, i tak nie przejdę. Tu nie ma nic jeszcze? Halo? To jak działam ten znaleźć? Tutaj też nic nie ma. Ej, kurde. Nie podoba mi się to. A czy ja mogę to wyciągnąć? A, tylko że ja wtedy nie przejdę. A, już wiem. Już wiem. Ale sprytne. Patrzcie na to. Teraz. Cyk. Cyk. Sprytne. Trzeba też pomyśleć czasami. Cyk. Cyk. Tak. Powrotem bierzemy to. Cyk. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Ale to co? Co jeszcze muszę coś zrobić? Uruchom. Aktywacja. No. I żyjemy z powrotem. Oceń zasilanie stacji wewnątrz centrum konsoli w skrzydle Libra. No dobra, a czyli co? Czyli ja muszę
Teraz w tą stronę. A zobaczmy tylko mapkę. My jesteśmy tutaj, centralny węzeł. Skrzydło Libra. Aris Libra 3. To jest gdzieś tu. Dobra. Mam nadzieję, że tam będą oznaczone jakoś te skrzydła. Dobra. Lecim. Centralny węzeł. Tu widzę głosówkę. Kolejną. Gdzie ona była? Tu. Jezus, je Maria, ja nie wiem. Słuchaj. Copy control, we're all set. Ready for descent. The MPT network is still down, so expect the lights to go out as you descend towards Copernicus. Thanks for the heads up, Pearson. Remember, Sarah, our oxygen here in the station is limited. After arriving, you'll have 40 minutes to find out what caused the blackout and bring our MPT network back online. If you're not back by then, we'll have to evacuate without you. We hear you, Control. Rolf, you ready? I am. And don't worry, Control. It's probably just a glitch. We'll be back before you know it. Let's find out how they've been holding up down there. Alex, commence descent protocol. All systems go. Descent in 3, 2, 1. Descending gate. Godspeed. Good luck. No, kurczę, no to... Coś tu się działo. Mamy coś tutaj. Ja to mogę włączyć? Nie. Sytuacja awaryjna. Wysokie napięcie. No w ogóle tutaj mamy. Oceń, zasilanie. Aha, dobra, tylko czy jesteśmy w tym Libra, czy nie? Gdzie jestem teraz? Nie wiadomo. Pixis. Jesteśmy tu. Pixis to nie. Muszę do Libra dotrzeć. Szukajmy skrzydła Libra. Tutaj jest. Dzień dobry. Zastałem tu kogoś. Kurde. Nie wiedziałem, że tu trzeba by było w stanie nieważkości. Trochę mi przypomina teraz to Bridge, który też graliśmy. No dobra, a co ja teraz mam ocenić tutaj? O, chyba jestem do góry nogami. Okej. Okay. Jeszcze raz. Oceń zasilanie stacji wewnątrz centrum kontroli w skrzydle Libra. Okej. Okay. Tak więc zasilanie ciulowe. Wystarczy takie ocena? Tu kibelek jest. Czy ja mogę wejść tutaj po prostu? O, mogę. Ścieżka ludzkości na Księżyc. Sarah Baker tutaj miała swoją tom. I Rolf Robertson. Dobra, może pierw do Robertsona zajrzyjmy? Ale miał fajny pokój. On tutaj czytał. Badaj. Moonman First Contract. Moonman pierwszy kontrakt. Tył. Astronauta po drodze na Księżyc ląduje w zniszczonej stacji kosmicznej, gdzie odkrywa ślady starej przyjaciółki. Będąc przekonanym, że jego była towarzyszka wciąż może być na Księżycu, astronauta walczy z czasem i podwaja swoje wysiłki, by uruchomić kosmiczną windę. Ej, to o mnie. Tylko ja chyba liczę bardziej, że pan... O... Ziemia. Że ten żyje. O, skanuj. No to? W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania po uszkodzeniu generatora kryosnu w ośrodku badawczym
Huygensa w 2048 roku, Maria bada pozostałości maszyny. Nie potrafi jednak określić dokładnej przyczyny awarii, dlatego w celu oceny wysłała ten fragment do mechanika stacji kosmicznej Pearsona Rolfa Robertsona. Okej. Czyli ona wysłała to tutaj. Po tej awarii tego Huygensa systemu. Tu coś jeszcze możemy przeczytać może. Dzień dobry. Jestem jedną z nielicznych osób, które przeżyły uszkodzenia kryosnu Huygensa. Trafiłam ostatnio na fragment z kryogeneratora i miałam nadzieję, że mógłby pan mu się przyjrzeć. Chciałam też zapytać, czy jest jakiś sposób, by pozyskać dane holograficzne z mojego ASE z tamtego dnia. Chciałbym się dowiedzieć, co naprawdę zdarzyło się w Huygensie, Maria Gonzalez. Czyli ona drąży faktycznie, to się stało. Kurde, ciekawe. Dzień dobry, zbadałem przesłany fragment generatora, ale nie znalazłem nic rozstrzygającego. Jeśli chodzi o dane holograficzne, niestety są one powiązane z lokalizacją. Hologramy można wyświetlić tylko tam, gdzie zostały zarejestrowane. Jeśli Rada Księżycowa znowu kiedyś udostępni Huygensa, może pani wziąć swojego ASE, sprawdzić dane holograficzne, które tam będą. Rolf Robertson, mechanik stacji Pearson. A może my byśmy sprawdzili kiedyś, co tam faktycznie się stało z tym kaskiem. Tu jest Sarah Baker. Zawsze miej przy sobie ASE. Skrzydło konserwacji Kopernik w Centrum Księżycowym posiada wszystkie narzędzia i całą wiedzę potrzebną, by zbadać twoje potrzeby związane z ASE. Kontrola techniczna ratuje życie. Mikrofale zasilania, transmisja. MTP utrzymuje nasze rodziny przy życiu. Nie możesz stracić mocy. Każdego dnia pracujemy, by zapewnić naszym bliskim bezpieczeństwo. Konserwacja może uratować życie. Każde urządzenie struktury musi być natychmiast zgłaszane inspektorowi technicznemu. To nasz obowiązek. Touch up your paint job later, don't worry. Are you ready to go? We've almost got the elevator running again. Yeah, just patching up Alex before we head down. Are you bringing that thing along? Of course. We'll need all the help we can get. Besides, you wouldn't have made it to that airlock if it hadn't been for him. This MPT blackout can't be just a glitch, Rolf. Everything is still dark down there. Last time there was an outage. Did you hear the message from Earth? No. What did they say? They can't even send ships up here anymore without the MPT. It's crazy, right? We're the only ones able to investigate the blackout. Sarah, we need to get you guys down to the surface ASAP. We don't have much time. Okay, let's go. Czekajcie, bo... Śmierdzi... Nie, Katie to jest córka, czyli ta Sara. Sara z Rolfem tutaj coś badali, tak? O, gitarka, czyli Sara lubiła sobie pograć. O. Dobra, koniec tego dobrego grania na gitarze. Jest coś, jakaś książka? Nie. Tu jest coś? Nie. Zaraz tu się coś dowiemy. Zapewne. Przeczytajmy korespondencję prywatną Sary. Pani Laverne, MTP wciąż nie działa. Co się dzieje? Zasilanie zapasowe stacji jest w końcu sprawne i naprawiamy windę Pearsona, by dotrzeć do Centrum Księżycowego Kopernikusowi, zapewnić wszelką potrzebną pomoc w uruchomieniu MTP. MPT. Ja chyba zawsze czytam MTP, bo MTP to mi się od razu kojarzy, bo to są
te międzynarodowe targi Poznań. Niedługo będziemy, proszę na siebie uważać, Sarah Baker, główny inżynier stacji Pearson. Okej. Okay. A, o, jest, dobra, czekajcie. Cyk. Zbierz. Kodzika mamy. Tylko jaki to był kod? 2539. 2539. No i proszę bardzo. O kurde, tu jakiś biurowiec już. Przeprowadź diagnostykę MPT. Nadajnik i odbiornik sieci nie udało się nawiązać połączenia. Skontaktuj się z bazą na Księżycu. Brak połączenia. Wszystko potrzebne, dodatkowe zasilanie. Jezus Maria. Sieć wyłączona, wszystko zepsute. No dobrze, dotrzyj do skrzydła Aries przez skrzydło Oriona. Okej. Okay. Dotrzemy, tylko ja bym tu chciał jeszcze korespondencję prywatną poczytać. A co? Sarah Baker. O, czekajcie, tu coś jest. Aha, mamy tu jakieś tylko... A tu jakaś karteczka. Obiad. Wtorek, no dobra. Panie MacArthur, w ostatnich kilku miesiącach mój zespół miał problemy z zamówieniami materiałów konstrukcyjnych. Powinniśmy już skończyć skrzydło Orion, ale kolejny raz nie sprostaliśmy założeniom z uwagi na wielokrotnie anulowane zamówienia. Kiedy Rada Księżycowa je zaakceptuje? Pani Baker, Rada Księżycowa postanowiła zmienić priorytety z uwagi na prace konstrukcyjne na Księżycu. Na razie musicie sobie poradzić z tym, co macie. My tak robimy. William MacArthur. Panie MacArthur, prace konstrukcyjne? W końcu naprawiacie Huygensa? Najwyższy czas, by móc otworzyć to miejsce. Po uszkodzeniu kryosnu pogrzebano tam mnóstwo cennej wiedzy. Pani Baker, projekt ten jest ściśle tajny i nie dotyczy Huygensa, do którego dostęp zostanie ograniczony aż do odwołania. Tajemniczy MacArthur coś ukrywał. Tutaj coś mamy? Tak średnio. Tu mamy jakiś Orion. Skrzydło Orion. Badania i rozwój. Rolf Robertson. No to czyli widzę, że skrzydło Orionu to Rolfik nam tutaj budował. Coś tutaj jeszcze znajdziemy. Notatnik. Tu. Cyk. Czytaj. Procedura ewakuacyjna. W razie awarii należy stosować się do następujących wskazówek. Cała załoga ma zebrać się przy windzie orbitalnej w celu ewakuacji z obiektu. Stacja kosmiczna zawiadomienie o ewakuacji. Udajcie się do centrum księżycowego. Całkowite zamknięcie windy. Macie mniej niż jedną godzinę do odlotu. Zostawcie swoje rzeczy. Centrum księżycowe zawiadomienie o ewakuacji. Udajcie się na stację kosmiczną. Całkowite zamknięcie windy. Macie mniej niż godzinę do odlotu. Zostawcie swoje rzeczy. Załóżcie skafandry. Jeśli na obu obiektach będzie panowała sytuacja awaryjna, zgłoście do swojego operatora, by otrzymać wskazówki dotyczące ewakuacji. Tył. Pearson Kopernik. Zawiadomienie o ewakuacji winda. Takie ostrzegawcze gadki. A tutaj... To można coś zepsuć tutaj? Chyba nie za bardzo. A to? Space Tech. Numer 14. Styczeń 2054. Rozważania na temat awarii kryosnu Huygensa. Wywiad z doktorą Rosą Laverde. W tym numerze rozmawiamy z członkiem Rady Księżycowej w USA. Z doktor Rosą Laverde. Na temat przyczyn uszkodzenia kryosnu Huygensa z 2048 roku i tego, jak można uniknąć takiego rodzaju katastrof w przyszłości. Okej. Okay. Tu widzę, że są całkiem sprawne, fajne kombinezony.
Tu jest księżyc. A tu zepsuta. Zepsute monitory do wymiany. Chciałbym zgłosić monitory do wymiany, a tu nawet nie ma dwóch tych. No dobra, i lecimy dalej w takim razie. Śluza. Nie, tylko co, znowu nas... Nie... O. O. Ja to zrobiłem. O, o. Coś psuje. Coś zepsułem. Kończy się tlen. Czytaj. Wygląda na to, że z ramienia wspomnianego można bezpiecznie usunąć przecinak, przymocować do gniazda na prawej ręce. O! To poproszę. Będę miał przecinak? No. Takie rzeczy to ja rozumiem. No co? Tni. Dobra, cyk. 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 Co, gdzie jeszcze? Cyk. No i co? Teraz, panowie? Jak tam w ogóle z tlenem wyglądam? Nie wiem, czy ja chyba nie musiałem wszystkich tych usuwać. Ale... tlenu sobie zarzućmy. I co, lecimy dalej w takim razie? O Jezus Maria, gdzie my teraz mamy lecieć? Tu coś? Dobra, tu coś mamy. A, tlen tylko, dobra. W ogóle co bym teraz dotrzeć do skrzydła? Aha, przez Orion, dobra. Dobra, tutaj mamy teraz przejście tutaj. Cyk. 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 Dobra, lecimy dalej. Boom. Tutaj. Tu pewnie powietrze będzie. Spokojna twoja poczuchrana. Ja tutaj pracuję nad wszystkim, spokojnie. Te targi, międzynarodowe targi Poznań zostaną uratowane. Dobra, gdzie tutaj teraz tu? Czuk, 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 czuk. Dobra. Dobra. Dajcie tylko tutaj, bo tutaj chyba była jeszcze skrzynka z tlenem, o. Cyk. Cyk. Niam, 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 niam. Świeżutki tlen. Prosto z górski, z gór. I cyk. O. A, i teraz mamy przynajmniej... tlen. Copy that. Do you think we'll finish construction anytime soon? Council claiming more supplies each week? I doubt it. I'm surprised we got this past MacArthur in the first place. Yeah. Hey, listen, I'm getting strange readings here from the lunar surface. Are you seeing anything? Just wrapping up. What the hell? All the lights are shutting down. Are you all right, Rolf? What just happened? Uh-huh. We lost power from the MPT. The whole station is down. Can you find your way back to the airlock? Negative. I don't have a visual. Right. I'm sending Alex to block the airlock doors. Do you see him? I see his flashlight. Heading back to the airlock. What's going on? Everything on the surface is dark. Rolf, not now. What's your ETA? 10 seconds. Make it faster. Once the airlock seals, you'll be locked out. Alex is blocking the door for you, but he can't hold it much longer. O kurde. Coś się stało i podejrzewam, że będzie miał przechlapane Rolf, który może
Czy mam dalej ten laser? Nie mam go. Już? Łe, już mi zabrali laser? Proszę mi go oddać. Bo ja chciałbym przecinać tutaj coś. Tu, tu, tu. Co tu mamy? Tu coś mamy. O. Formularz zamówienia. Miejsce: stacja kosmiczna Pearsona. Zamówienie: rozbudowa skrzydła Orion. Rozszerzenie panelu podtrzymującego życie 1. Silnik wentylacyjny tlenu 3. Rury wentylacji tlenu 5. Materiały izolacyjne kadłuba 4. Zewnętrzna osłona kadłuba i inne części. Zamówienie składała Sarah Baker. Zamówienie odrzucone. Przypomnienie. Przed wysyłaniem wszystkie zamówienia materiałów konstrukcyjnych muszą zostać zatwierdzone przez Radę Księżycową. Wszelkie pytania i zażalenia można składać do odpowiedniego zwierzchnika WSA lub na adres zamówienia Międzynarodowa Agencja Kosmiczna. Podpisane przez członka Rady William MacArthur, szef bezpieczeństwa. No, ten szef bezpieczeństwa jakiś taki podejrzany, mi się wydaje. Ten szef bezpieczeństwa to coś tu mi śmierdzi. Śmiergoli. Nie wiem, czy tutaj możemy przylecieć? Chyba tak. Tu? Nie spadnie to na mnie? Coś mi się... wydaje... tak. O! Co tu mamy? Coś do skanowania? Cyk. Płyta skrzydła Orion. Stacja kosmiczna Pearsona miała być przeznaczona do celów operacyjnych, jednak nigdy nie została ukończona. Sara i Lord nadzorowali budowę ostatniego skrzydła, ale dopóki członek Rady Księżycowej MacArthur nie przerwał dostaw materiałów takich jak ten panel, przekierowując zasoby do tajnego projektu na Księżycu. Co oni tam na tym Księżycu zepsuli? Co oni tam kombinowali? Dobra. Mamy kontrolę techniczną. Czy ja mogę to otworzyć w ogóle? Nie. Czyli muszę do tej kontroli technicznej wlecieć. No dzień dobry. O. O, mam jednak przecinak. Cyk. Przeciąć w razie sytuacji awaryjnej. A, to nie, to przepraszam. Nie. Jak najbardziej mamy sytuację awaryjną, panie kochany. A, i tu można wejść teraz, dobra. A czy można tu... O. Chyba nie jest bezpiecznie wlecieć. To nie? No raczej nie. Bym zahaczył o różnego rodzaju... A, teraz tutaj. O. Wiecie co? Nie czuję się tu bezpiecznie. Na pewno nie. Nie, zostaw mnie. Prądzie mój. Dobra. Odłączmy te prądy. Mogę to... O, czekaj. Sorki. Zasilanie wyłączone. Odłączyłem tylko wtyczkę. Dobra, lecimy dalej. O, a może tą baterię można ukraść? Nie. Dobra, i teraz rozumiem, bo teraz będę mógł sobie przejść tędy. Na spokojnie, nic mnie nie porazi teraz. A co to tak lata fajnie? Jakieś bąbelki? Czy co to? Woda, nie? Po prostu cyk. Można w nią wlecieć? Aha, można przez nią przelecieć. H2O, tak. No tutaj gdzieś woda musi być. Co my tu mamy? Magazyn. To my przeszliśmy teraz z magazynu chyba. Cyk. Tam księżyc. Ładny.
pełni. Skrzynka? Nie. Lecimy dalej. Cyk. Tap cel. Doprowadź zasilanie do silnika rotacyjnego stacji. Okej. Okay. Czy ja mogę to przestawiać? O, czekaj, bo ja tutaj widzę bateryjkę. I tutaj też. Okej. Okay. Czy ja tutaj faktycznie, może ja muszę te przestawić? Czekajcie. Dajcie mi bateryjkę. Cyk. Okej. Okay. Czy ja mogę przestawiać te tutaj? O, mogę. O kurde, czekaj. Podejrzewam, że ja muszę to wszystko... Może nie wszystko. A bo tego nie mogę, nie? No mogę tylko tamte. Dobra. Nie, dlaczego nie mogę tego przestawić? A nie, dobra, czekajcie, bo tam jest teraz do zgarnięcia bateryjka. Mogę ją już zabrać? Nie. Górą? Tak. Dobra, bo będę zaraz rzygać, jak będę się tak kręcił. Mamy bateryjkę. O. Coś mi się tutaj nie podoba. Coś mi się tu nie podoba. A, bo tu tlen. O. O! Ła! Bolało! Dobra. Piu. Life support, energy supply at 20%. Coś mi się wydaje, że zaraz będzie wyścig z czasem. Cyk. Oho. I znowu się zaczyna. Dlaczego te musi prądem napierdzielać? Cyk. Dobra. To teraz tak. Tu. Ła! Nie po nogach! Ła! Dobra. Mamy to. Ustawmy się teraz może tak przodem ładnie, bo mi się wydaje, że teraz będzie trzeba biegać. O, critical. Ale nie ucieka ten nam powietrze. Dobra, mamy to. I co? O. Life support failed. Dobra, idziemy stąd. Life
Oxygen reserves low. Uciekamy stąd. Cyk. Okej. Chcemy teraz wrócić do centrum Libra. A gdzie jest Libra? Pixis. Aris. Orion. Nie, to nie tu. Pixis. Libra dziś... A, bo jesteśmy do góry nogami. Dobra, nieważne. O, i zaraz będziemy po dobrej stronie. Spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Dobra, jesteśmy. I co? Tu? Wróć do centrum kontroli, dobra. Jesteśmy. Interakcja. Aktywuj silnik rotacyjny. Oho. Chyba zepsuliśmy stację. Kończy się tlen. Ło, dobra. Dobra. Kurde, ale tu jestem. Latam w kosmosie. Teraz przelecieć przez to trzeba będzie to pewnie. Gdzie teraz? Halo? Tlenie? Gdzie jesteś? Tam widzę cię, na dole. Kurde, zepsuliśmy połowę stacji. Całe skrzydło. O, o! Ależ tlenu. No to ja rozumiem. Ło! No, specjalnie to zrobili. No nie, co za chamy. Co? Nie ma tlenu? Jest. Gdzie mam teraz lecieć? Tam gdzieś? Gdzieś jakiś tlen by się przydał? Halo? Tam jest tlen. Tlen. Chodź do mnie. Pierdziele, co tu się zrobiło? Co tu się stanęło? Widzę tlen. Będzie dobrze. Będzie dobrze. O, wlatuj, chłopie. No dobra, tutaj. Piu.
Winda. Ale dobra, to było fajne na końcu. Taki trochę dreszczyk emocji. Tak więc udajemy się w końcu na nasz upragniony księżyc. A co na nim znajdziemy, to się dowiemy w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska już wkrótce w kolejnym odcinku. Na razie.